Dobra, zobaczymy sobie meteoryt na eko, nie? Nie będę nawet zmieniać tytułu, bo to tylko na meteoryt padliśmy. No, pomidorek jest, można sobie zagryźć. Dobra, no więc tak. Na razie będzie przerwa w eko, mamy save'a O, zrobionego, sąsiad tam widzę, lata po ulicy. Można przedłużyć. Dawaj na wieżę widokową. Ile czasu zostało? Nie wiem, nie widzę. Można później przedłużyć i tak ten czas, Matt, do tu uderzeń siedzi meteorytu. tyle A zobaczymy sobie, jak uderzy meteoryt. No mi się, że dzieje. Patrzyłem ten meteoryt. Najlepiej. Jak tam się wchodzi? Tutaj. Wody? Czy masz windę? No, dołem tu normalnie. Nie ma windy, otwórz schodami. Tam drzwi może. Są pootwierane. Masz sobie. Pomidorę mam, mogę poczęstować, jak ktoś chce zagryźć. Aż sobie view distance dam na 200. Ja już kiełbę się najadłem. Mam Jestem. gotowości, widzę. Gdzie on jest? Nie wiadomo, nie widać. Zaczekaj, gdzie jest view distance? Na grafice? View distance, ok. A spowolniło coś, ale jakoś dalej nie widzę wcale. Się załadować. No, mam jeszcze Valheima odpalonego jednocześnie, no to... to trochę... Trochę może zająć doczytywanie. No. Ty, no ta kometa już powinna być. Już uderzyła. Nie z tej strony uderzyła. Już leci jakaś tsunami na nas. Dziś jeszcze mapa doczytuje tam, domek Matthewa. Sunąłby się trochę na tym. No mi się wydaje, że już chyba jest po czasie. No. Nie ma komety. W ogóle jakoś tak, tak szaro tu jest, czy mi się wydaje, że tak szaro jest? Akurat chyba była z tamtej strony, jak miała uderzyć. O jest, leci! Patrzcie! Gdzie? O Boże! O, leci. O Boże, o matko! Sekundy! 16 sekund! Prosto w nas! Twoją wieżę walnie! Nie! 10, 9, nowy rok będzie. 5, tak się wyłoniła. 4, 3, 2, 1. Leci! Ulu, przyspieszyła ty. Leci w nas. Ty, ona faktycznie leci chyba w tą wieżę. Au. Kamil, co wieżę budował. Ty, ona tu leci. Ty mogłeś... Ta, to jest jakiś meteor... No to ochron... tak leci. Bo... O, leci, skręciła. Tu jest! To mówka! Co to jest? Panie, gdzie to walnęło? W wodę? No, gdzieś tam w wodę. Chyba Patryka tam prawie walnęło, po drugiej stronie wody. Prosto w papryka, ty. Gdzie? Prawie w papryka. Prawie, no mówię. Na mapie można zobaczyć. Czekaj, jest mniejsze view distance i idziemy tam, co? Przepłyniemy? O kurde ty, ale co? Można zeskoczyć? Zginę? Nie pamiętam. Nie, nie zginiesz, nie zginiesz. To lecimy. To nie ważne. Hop! Poszedł. Double jumpa zrobić, jak ten pójdziesz i później... Pyk. Ty, ale zobacz, jaka pogoda się zrobiła. Jeszcze małe meteoryty spadają. Jakieś odłamki. Ty, prawie w mój dom walnęło. Zobacz, co tu się dzieje na tej mapie. Kamil, magazyn ci rozwaliło. O kurde! Cała... Ty, mi też rozwaliło. Warsztat i magazyn. I samochód chyba mi walnęło. Most rozwaliło. Nie. Nie mogę iść do domu. Most mi rozwaliło. Ale jakie walnięcie, ty. Fajnie to było zrobione. Nie, fajnie, nie spodziewałem się. Płyniemy tam. Ty, to cały czas uderza. Wali cały czas, zaraz jak wie, że walnie, to...
ciekawy, czy nie będzie, że ten, że... No teraz zobacz sobie mapę, jak wygląda. No mówię, widziałem. U mnie, jak Mars. U mnie w domu, kawałek domu i samochód rozwaliło. A i mój domek jest nieruszony, nie? Jeszcze. No jeszcze. O, Kamil jeszcze przed domkiem dostał teraz. Dobrze, że się zwinęliśmy stamtąd. Dopiero co tam byliśmy. Wszystko we mnie, ty. Kamil, ty tam naprawiasz coś, czy co? Czy biegniesz? O matko. To ja się dziwię. Woda się pokazała. A mi muzyczka a leci z Walheima w ogóle. Gdzie wy biegniecie? Lecimy zobaczyć tam krater. Ty, ale to cały daleko czas teraz będzie nawalać ten deszcz? No, chyba tak. Ty, zaraz dostaniemy jakąś taką racą w głowę. No, ty, zobacz, tam nawala. O! Śmietnik. Co jest? Woda mi zniknęła. Właśnie mi się też nie doczytuje. Nie wiem, na 80 daje, bo mi woda znikła też. No mi też zniknęła właśnie. Jeszcze nie doczytało nic. No i pierwszy raz jestem. Jesteś na lądzie? A widzisz ten ląd? Ja tu nic nie widzę. Nie no, widzę tu. Zmieniłem view distance na 80. Ja też mam na 80, ale nic nie widzę. O, tu jaka dziura. Czemu tu jesteś tak wysoko? No tutaj tak wysoko. Jak mam wejść teraz? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Gdzie ty jesteś? A tu, ja tu jestem. Tam popłynęliście? Tak. Ja mi się wydaje, gdzie że... Gdzie ty jesteś? No tu. Ja w ogóle dobra, tak zacina was. Wy jeszcze nie wypłynęliście u mnie, wiecie o tym. Tu chodź. Mi się wydaje, że serwer rozlegował. Ja widzę tylko ciebie no. W powietrzu. Ja cię też widzę teraz w powietrzu. Ja was widzę, że wy dopiero co wypływacie. Ty, ja ten, ja reloga zrobię, zaloguję się jeszcze raz. Mi się wydaje, że wszystko się doczyta. Wtedy dobrze. Aż idę zobaczyć ten. No, użycie tego. Serwera 19% w końcu. I 1300 ramów. Mega. W końcu coś się ruszyło. Gdzie ten krater? Przywaliło tam porządnie. Tak, przywaliło porządnie. Ty, no ale ten wybuch to był epicki. Fajnie to wyglądało. Wybuch ładny zrobili. Ale to nagle przyspieszyła, to no, było dobre. No nagle w naszą stronę zaczęła lecieć, nie? Ale skręciła pod koniec. Prawie uderzyła w ten i skręciła. No tak to by wiesz, że walnęła. No to się dziwię, czemu ta gra jest jeszcze w becie jakiejś ten, early accessie. To wszystko jest praktycznie, co oni chcą więcej dać? Nie wiem, na to nie czekają. Tak, zrobić premierę i tyle. O, zawiesiła mi się muzyczka w Valheimie aż. O, jestem, ty, w jakimś bagnie w ogóle. Idę tam. Wolno ten czas, ten świat ładuje. Ale dziura. Ten deszcz dalej spada, on chyba całą planetę rozwali. O, u mnie warsztat elektryczny walnęło. U ciebie, Matthew, też już domek ruszony. No tak, już. GG. Czyli faktycznie, ty, ja nie mogę sprintować, nie wiem czemu. Jak fajnie to wygląda, nasze te tereny porozwalane. Ale w wieży nic nie walnęło jeszcze bezpośrednio chyba. No ale już okopana jest dookoła. Tak. Wieża Sarumana. Nie mogę sprintować, nie wiem czemu. Ty, przede mną walnął meteoryt. Jaki fart. Też nie mogę sprintować. No, sama woda jest, nie? Nic tu nie ma takiego. Ty... Tam się coś świeci. Byłeś tam? Tam jest meteoryt? Tak. Nie ma właśnie nic. No, no to mnie nie narkuje. Myślałem właśnie, że ten, że będzie jakiś meteoryt czy coś. A tu też się świeci. Tutaj też masz, no. To pewnie, że uderzył tu meteoryt, nie? Ten ale mały. Nie ma nic. No to jak się nurkowało? A, kontrolę. Kontrol. Nie ma nic. To jest ziemia, tak? Tak. Dirt. Jak przekopię? Ty, ale to jest spalona ziemia. Zobacz, jak przekopiesz, to no. Jest normalny kolor ma. Tak. O, Kamil przyszedł. Będę jeszcze zobaczyć domek. Teoretycznie. Ty, rozwaliło domek ten magazyn duży ze śmietnikiem. Jeden domku i drugi. Patryka, w domku Patryka już nie ma. Już walnęło? Tak. Już go tam zmiotło. No, gdzieś tutaj było.
O, u mnie kolejny walnął w domek, chyba. Nie, to u Matchewa. Czekaj, gdzie ja patrzę? A, u mnie też. U mnie też sam środek. Nie ma. Wieża stoi jeszcze. Potrzebnie tu płynąłem, mogłem tam patrzeć, jak się wszystko rozwala. Ale to tylko znika. Widzisz tylko chmurkę i znika, bo przede mną też uderzył raz jeden meteoryt. A tu, gdzie one uderzają, to zostają takie ślady, nie? Lecące. To pewnie zanieczyszczenie takie, nie? Czekaj, zobacz. Ty właśnie, no. Kawałek zanieczyszczenia. Environment pollution. Ta. Grand pollution, zobacz. Mysz? Jest jazd, bo widać po wodzie, że się zmienia, jak walnie blisko wody. No. Nie wiem, chyba znowu nie doczyta mapy. No, mi też ciężko doczytuje. Serwer nie daje rady. 30% teraz użycia procesora serwera. O, przede mną znowu walnęło. W moją chatę? No, obok. Zaraz, ich serwery w kosmos wystrzelą. Tyle po tych terenach tu biegałem i do teraz zobaczyć, jak to wygląda. Czy taka muzyczka ze skrzypiec ten, z tego Valheima. O ja, tutaj ten, moja kopalnia piachu, cała zniszczona. Zalana wodą, ty, jest. Woda tam się wlała pełna. Po prostu meteoryt walnął. Mój dom. Mój piękny dom. Ty nie masz domu już. No człowieku, tu już nic nie ma. Nie ma co zbierać. Ja nawet nie mam jak do was iść, tu jest wszystko rozwalone. O, odkrył się mój ukryty warsztat. Nie idźcie tu, bo zobaczycie mój ukryty warsztat pod tym. No był taki ukryty warsztacik. No tam, widzisz? Nie mogę stąd wyjść. Maszyny się też ten... odkryły. Gdzie ten warsztat? No tam, ten z kamienia pod tym, na dole, co jest pod ziemią. A pokażę ci przejścia, jakie miałem fajne zrobione. O ile jeszcze jest sprawne, czekaj. Oj, trochę niefajnie. A, bo to jest już pokój, a bo tu był korytarz jeszcze, a to jest rozwalony. To był pokój zamknięty i zama, tu się schodziło. Był warsztacik. To ładne. Tak. Tajne warsztaty. Krytki. To nie mów Kamilowi. Dobra, Kamilowi powiem. Jakie tam dalej jeszcze bym zobaczył. Ej, maszyny stoją, nie? Tutaj. No widziałem właśnie. Maszyny wytrzymały. Masonery mi wytrzymało. Ty, ale tu też się trzymają maszyny. Te... mechanika. Nawet po rozwaleniu. Jeszcze są. Boże, nie ma drogi. No nic nie ma. Ty, skończył się deszcz meteorytów, nie? Chyba tak, już nie widzę nic. Jakie chmury fajne, ty. Hmm. Jak to wygląda. Ale tu dziura jest, ty. Jak ty przeszedłeś tam? Co tu się dzieje? Gdzie? Dobra, już. Skaczam. Co, wieża wytrzymała jako jedyny domek? No, nieruszona. Magazyn mi rozwaliło, wszystko z magazynu jest rozwalone i ten. A nie, bo to nie ma tego. Niby jest w tym magazynie dalej, ale ziemia jest. Fajnie by to wyglądało, jakby gdzieś tak w bok walnęło, nie? Tej wieży. Taka ugryziona by była. I nie mam nawet jak przejść do domu. No też się próbuję tutaj... Warsztat trochę ruszy... Ty, nie no, ruszyło trochę domku mojego. Zwaliło? Kawałek? Urwało kawałek, no. Chcę zobaczyć. To jak śmiesznie, jakby walnęło w sam środek, to by mi skasowało wszystko po prostu. Nie, że kawałek, tylko wszystko. No. Bo ja mam na jednym tym, klocku, znaczy na... Też, jedna kometa mogłaby to mi rozwalić. Też masz odkryty. Za woda się tam leje twoim tym tunelem, co było. Tak. Ty, ciekawe czy ten, czy nowa kopalnia, co wy o niej też nie wiedzieliście, jest... uderzona. Gdzie tam? Pewnie jakie w ogóle poukrywane rzeczy mają. O, czekaj, tu jeszcze kopalnia węgla była schowana. Czekaj, tu gdzieś. O, oho, gdzie to było? Tu jeszcze kopalnia węgla nam zrobił, ty. Chyba tu było.
gdzieś. To czekaj, to pod wodą jest? Siema, sąsiad. Ty, sąsiad, co się stało? Nie, no nie ma. Ten tak. Zakopało ją chyba. Ten jaki domek ma rozpieprzony. No nieźle tutaj posypało. Jak, lalek Barbie. Ale zwierzęta żyją, nic im się nie stało. Idę tutaj, do nowej kopalni zobaczyć jeszcze. Ostatni przystanek. Zwierzęta nieśmiertelne. U Patryka tam wszystko skasowało, nie ma co tam patrzeć nawet, nie? Tak. Ale prawie ten duży uderzył. O nie, wpadłem tu. I to był przejazd. Kawałek pola zostało. Tu jechałem, pamiętam. No muzyczka jeszcze w tym się w eko zaczęła i dwie mi grają. O, tu jeszcze kawałek rampy został. Gdzie to jest? Gdzieś tam. Jestem ciekawe, czy da radę wejść pod ziemię. Tu się jechało. I gdzieś tu to było. Zamkamy. Więc idę te tajne warsztaty jeszcze obadać. Czekaj, gdzie ja miałem iść? W którą to stronę? Tutaj. Ty, no chyba tu, gdzie jestem. To było. Nowa kopalnia. Kopana chyba też. O nie, jest przejście, ty! Jakim fartem nie, ten obok przejścia walnęło. Ej, kamień samochód ma, to jest nieferny. O, ten. Trochę odkryło ten, prawie. To ty gadasz, kopalnię. Przetrwał mój samochód? Tak, no stoi to. Kopalnia się trzyma, a tobie rowerek wytrzymał. Mi? No, stał koło magazynu. Trzeba drogi porobić teraz, bo nie ma jak chodzić. Tak. Ciekawe, jakby się grało na takim rozwalonym jaki świecie. Jaki fart w ogóle te auto! To tak stało? Ruszałeś coś? Nie, no tak stało. Ja pierdolę. Dawaj, jedziemy. Ty, no dobra. Zobacz, ale z przodu mogło rozwalić i z tyłu też. I idealnie po środku, między dwoma kometami samochód stał. Co ty robisz? No nie, nie zwalaj go! Jak szybko wjechał, żeby go nie zrzucić. Nie no, Gumball pewnie tak działa, tylko że cooldown tak. Jest jakiś. Co, idziemy ten? Bossa robić? Idziemy, idziemy. Nie no, ale uderzenie fajnie wyglądało. Nawet lepiej niż myślałem. No ja też się nie spodziewałem takiego fajnego. Dali radę. Aż mi przyszło powiadomienie, że nowy sezon World of Tanks jest. Tak walło.